Kinderplanecie czas masz zarezerwowany. Statek piratów, wyścig gokartów, trampoliny i podniebna konstrukcja to tylko niektóre z licznych atrakcji w Kinderplanecie. Łap okazję. Promocja dla grup minimum 10-osobowych. Godzina zabawy 8 zł, 2 godziny 10 zł. Alba Dolny Śląsk. Ekologia. Nowoczesny sprzęt. Profesjonalizm. Doradztwo w zakresie gospodarki odpadami, także przemysłowymi. Szeroka oferta pojemników i kontenerów. Transport i selektywna zbiórka odpadów. Zimowe i letnie utrzymanie dróg. Stacja kontroli pojazdów. Dbaj o środowisko naturalne razem z nami. Alba Dolny Śląsk. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right. Monika Sołkowska, witam Państwa i zapraszam na podsumowanie tygodnia. Niecodziennej i niespotykanej sesji zdjęciowej doświadczyły piłkarki Wiktorii Aglomeracja Wałbrzyska, które pozowały do zdjęć z piłkami w sukniach ślubnych. Użyczyłam dziewczynom sukien, wyglądały pięknie, sesja nietypowa, wspaniała, zwłaszcza zdjęcia w korkach z piłkami i z koszulkami. Było mi bardzo miło, że mogłam zrobić coś fajnego dla tego klubu. Aby ten wspólny projekt mógł zostać zrealizowany, potrzebni byli profesjonaliści. Motyw przewodni to oczywiście przede wszystkim promocja wałbrzyskiej aglomeracji piłkarek Wiktoria, no i salonu sukien ślubnych, który oczywiście użyczył sukien, oczywiście też fotografów Aleksander Macewicz i Krzysztofa Kisała. Projekt polegał na tym, aby fotografować dziewczyny z drużyny piłkarskiej Wiktoria w sukniach ślubnych. Do projektu ja osobiście zaprosiłem również Aleksandrę Macewicz, która na co dzień zajmuje się fotografią mody, i dzięki naszym wspólnym radom i naszemu doświadczeniu dziewczyny, pomimo tego, że nie mają żadnego doświadczenia w pozowaniu, bardzo fajnie wyszły. Zdjęcia wyszły doskonale, a dziewczyny pokazały w nich swoją nietuzinkową urodę i kobiecość. Uczesaliśmy je i wydaje mi się, że super nam to wyszło, tak samo jak makijaże, i w całości bardzo ładnie wyglądały. Zarząd Wiktorii Aglomeracji Wałbrzyskiej chce przygotować na podstawie tych zdjęć nowy prestiżowy kalendarz na 2014 rok. Całość ma powędrować finalnie do kalendarza 2014, który ukaże się już jesienią i będzie rozprowadzany w całym Wałbrzychu i okolicznych miastach. Komisja Kobiecego Piłkarstwa przy PZPN-ie i Dolnośląskim Związku Piłki Nożnej już zainteresowała się tym niecodziennym projektem promującym kobiecą piłkę nożną. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash girl child in the dark. Comes and bells, your servant, don't forsake him. Strike the mistress and kill his heart. Ponad 30 podmiotów z rejonu Wałbrzycha uczestniczyło w czwartej edycji pikniku organizacji pozarządowych. Przedstawiciele trzeciego sektora prezentowali swój bogaty dorobek oraz ofertę dla mieszkańców regionu. W tym roku jakby trochę bardziej nas miasto doceniło, więc i też tych organizacji jest więcej. Więcej jest miejsc, w których dzieci się mogą zabawić, gdzie dorośli mogą uzyskać różnego rodzaju informacje. Myślę, że jeśli ludzie z Wałbrzycha nie wiedzą, że w ogóle są organizacje, no to powinny tu przyjść zobaczyć, co my robimy. W samym Wałbrzychu istnieje ponad 150 organizacji pozarządowych zajmujących się propagowaniem kultury, historii, sportu, prowadzących zajęcia, warsztaty, szkolenia, działających dla osób niepełnosprawnych, dzieci czy seniorów. Piknik na stadionie w dzielnicy Piaskowa Góra był okazją do zapoznania się z ofertą podmiotów czy porozmawianiu o idei stowarzyszeń i fundacji. Nie zabrakło organizacji zajmujących się sprawami inwalidów wojennych oraz związanych z wałbrzyskimi gwarkami i przemysłem wydobywczym. Swoje stoiska wystawiły również podmioty promujące ziemię drohobycką, skąd pochodzi
wielu mieszkańców miasta, czy organizacje propagujące kulturę naszych wschodnich sąsiadów. To, co moglibyśmy dzisiaj zaprezentować, zaprezentujemy w najbliższą sobotę 22 w Zamku Książ, gdzie będziemy otwierać dwie wystawy. Jedna Stary Lwów na fotografii, druga wystawa w blaszkach Sankt Petersburga. Na stadionie przy ulicy Kusocińskiego nie mogło zabraknąć także Stowarzyszenia Autorów Polskich rozdających książki oraz wałbrzyskiego oddziału PTTK, który propaguje aktywną turystykę w regionie. Człowiek się wyrywa z tego, z tej szarzyzny życia, świeci słońce, może się podregenerować, naładować swoje akumulatory, jest zadowolony z życia, kontakt z przyrodą, kontakt z innymi ludźmi. To jest coś drogocennego, bardzo drogocennego. Piknik wzbogacony został również o wiele atrakcji towarzyszących, jak pokaz podnoszenia ciężarów, malowania twarzy dla dzieci, czy towarzyski mecz piłki nożnej pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych, a kobiecą drużyną aglomeracji wałbrzyskiej. Na scenie zaprezentowała się także mniejszość romska oraz uczniowie zespołu szkół fundacji. Fundacja Szkoła Gminomenedżersko-Księgowa jako organizacja pozarządowa na dzisiejszym pikniku prezentuje swoją działalność poprzez zaprezentowanie Akademii Zdolnego Przedszkolaka, Szkoły Podstawowej Fundacji oraz Gimnazjum Menadżerskiego. Nasza oferta skierowana jest tak naprawdę do najmłodszych, jak i do tych starszych dzieciaczków. Piknik organizacji pozarządowych zdobywa coraz więcej zwolenników i cieszy się rosnącą popularnością. Inicjatywa organizowana jest przez Gminną Radę Pożytku Publicznego. To już sprawdzona inicjatywa, ale już na samym starcie jakże szlachetna i potrzebna. Nowo zawiązujące się Stowarzyszenie Wałbrzyskich Sor Optymistek postanowiło wspomóc nasze miasto różnymi aktywnościami, aby wspomóc działalność na rzecz środowiska i na rzecz zwierząt. W związku z tym postanowiliśmy zorganizować 29 czerwca happening pod hasłem Bieg na 6 łap. To akcja, która przyjęła się doskonale w innych miastach i przynosi wymierne korzyści dla samych zwierzaków. Będzie rozpoczynał się spotkaniem, zbiórką spod schroniska, odebraniem psów i przejście aż do Śródmieścia, gdzie w centrum, w rynku będzie taka inauguracja podsumowująca, gdzie na forum zostaną przedstawione występy behawiorystów, lekarzy, weterynarzy, strzyżenie psów, tresura psów, a w szczególności chcielibyśmy uczulić nasze miasto na problemy, które dotyczy wałbrzyskiego schroniska. A te potrzeby ma przez cały rok, tym bardziej, że przed nami wakacje. Problem jest ogromny, ponieważ ludzie są bardzo nieodpowiedzialni. Jeżeli bierzemy psa, no to wiadomo, jest to zobowiązanie i należy o tym pamiętać. Są hotele w Wałbrzychu, które można wykorzystać do tego, że wyjeżdża się na wakacje. Można poprosić rodzinę, znajomych. Ale tutaj taki apel do Państwa, nie wyrzucajcie swoich zwierząt na ulicę. Nie przywiązujcie tutaj do drzew, bo naprawdę w schronisku jest coraz mniej miejsca. I to, że zbieramy te wszystkie zwierzęta, które zostały wyrzucone, powoduje, że nie możemy później pomagać ludziom, którzy naprawdę znajdują się w trudnej sytuacji i jest potrzeba zabrania od niego zwierzęcia. Dlatego też ogromny apel. Jest rodzina, są znajomi. Dajmy tam zwierzaka, niech te 2 tygodnie będzie u nich. On naprawdę będzie miał dużo lepiej niż tutaj w zbiegowisku, w zbiorowisku takich dużych psów. I to jest słuszna i jakże konieczna uwaga dla wszystkich tych, którzy pozbywają się bezdusznie psów i kotów wcześniej tak radośnie do domu przewożonych czy przyjmowanych. Wałbrzyskie schronisko dla zwierząt potrzeby ma przez cały rok i nieustannie prowadzone są wszelakie zbiórki żywności i akcje na rzecz zwierzaków, m.in. w wałbrzyskich szkołach. Dlatego podziękowania należą się wszystkim tym, którym na sercu leży dobro zwierząt. Szczególnie dzieciakom w szkołach, które zbierają karmę w przedszkolach, bo to jest fajna sprawa. Dziękuję tym, którzy zapraszają mnie do swoich szkół, gdzie możemy porozmawiać z dziećmi o zwierzętach, o problemach, o tym jak wychować psa, jak zadbać o psa, żeby on miał dobrze do końca życia. I tu wielki apel do ludzi dorosłych, którzy w stosunku do często bezbronnych zwierząt są bezlitośni, wyrzucając je na ulicę albo podrzucając do schroniska. Szanowni bezmyślni i bezduszni właściciele piesków czy kotów, to nie jest rozwiązanie. Zwierzęta to żywe istoty, które tak samo jak ludzie cieszą się i cierpią. Ponad 100 studentów, absolwentów i przyjaciół placówki wyróżniono podczas obchodów 14-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Święto Wałbrzyskiej Uczelni Wyższej zbiegło się również z uroczystym otwarciem nowo powstałych akademików, w których już od września przebywać będą żacy.
ciągu 14 lat istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu uczelnia przeszła prawdziwą metamorfozę. Swoje funkcjonowanie rozpoczynała od wynajmowanych pomieszczeń i wąskiej oferty kształcenia. Dzisiaj posiada olbrzymi kompleks akademicki składający się z Pałacu Czetriców. Jest największą wałbrzyską uczelnią publiczną, do której uczęszcza około 3000 studentów pobierających nauki w 4 instytutach. Kształci zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Raczkowaliśmy w Wałbrzychu, tworzyliśmy wszystko od nowa, troszkę po masku, troszkę wiedząc, jak to się robi, z pewnym doświadczeniem. Niemniej jednak uczymy się przez całe życie i ciągle coś odkrywamy nowego i w naszej normalnej pracy wiadomo, że dążymy ku takiemu celowi, żeby ten kampus tutaj był jak najlepszy, żeby miasto Wałbrzych miało szansę być miastem akademickim z prawdziwego zdarzenia. Podczas obchodów 14-lecia uczelni wyróżniono blisko 100 studentów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce oraz sukcesy na arenie wojewódzkiej i krajowej. Aktywnie uczestniczą w kołach naukowych, udzielają się kulturalnie, społecznie i w wolontariacie. Nagrody powędrowały także do absolwentów PWSZ osiągających sukcesy w życiu zawodowym. Pierwsze kroki w telewizji stawiałam właśnie w Wałbrzychu, w telewizji studenckiej, w telewizji Zamkowa. Uważam, że to były bardzo ważne doświadczenia w moim życiu, ponieważ tutaj złapałam bakcyla dziennikarskiego i bardzo ważną rzeczą było samo podejście do studenta jako do osoby dorosłej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa wciąż pragnie poszerzać ofertę akademicką oraz rozbudowywać kadrę naukową, dostosowując kierunki nauczania do lokalnego rynku pracy. Uczelnia dynamiczny rozwój zawdzięcza także członkom konwentu PWSZ, którzy zostali wyróżnieni podczas spotkania w auli Auditorium Novum. To właśnie ci nasi tak zwani interesariusze zewnętrzni opiniują programy kształcenia, wskazują, a przede wszystkim są doradcami naszych studentów. To oni otwierają praktyki zawodowe, miejsca na praktyki zawodowe, potem rozmawiają z naszymi absolwentami, a więc kształcenie na potrzeby rynku pracy, o tak to się określa, jest tutaj wpisane w misję uczelni i to właściwie jest od samego początku, bo to jest taka idea tych uczelni. Obchody 14-lecia uczelni zbiegły się również z otwarciem pierwszych akademików. Na miejsca noclegowe dla studentów zostały zaadoptowane 2 budynki mieszczące się na terenie kampusu. Do akademików już we wrześniu wprowadzą się żacy. Budynki spełniają około 70% zapotrzebowania na miejsca noclegowe dla studentów spoza regionu. To jest raptem niecałe 50 miejsc, bardzo luksusowych, zresztą powiem, to większość oglądających twierdzi, że to takie 2 gwiazdki przynajmniej hotelowe. Zwiedzanie akademików rozpoczęło się od przecięcia wstęgi, po czym goście mieli okazję obejrzeć wnętrza zaadoptowanych budynków. Po uroczystości wręczono również nagrody dla działaczy Akademickiego Związku Sportowego oraz odbył się piknik na terenie kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Dzisiaj ten orden uśmiechu od nas wszystkich dostaje ciocia Sorota. Ciocia Dorota, czyli Dorota Barańska, która dzieciom i nie tylko niesie pomoc od zawsze. Uwaga, uwaga, uwaga! Wszystkim razem i każdemu z osobna wiadomym się czyni, że ciocia Dorota Barańska w dniu dzisiejszym otrzymuje od wszystkich dzieci z domu dziecka order uśmiechu. Dzieci postanowiły, że ciocia Dorota może i powinna zostać kawalerem tego znamienitego orderu. Oj, do samego dna. Pani Doroto. Do dna, do dna, do dna, do dna, do dna, do dna. Tym razem wielkie serce i wspaniałą postawę Doroty Barańskiej doceniły dzieci z Wałbrzyskiego Domu Dziecka. Żadna nagroda czy medal tak nie cieszy, jak dany od samych dzieci. Po nadaniu orderu uśmiechu rozpoczęły się gry, zabawy i niespodzianki dla wszystkich dzieci. Były występy, była sportowa rywalizacja i mnóstwo muzyki. W trakcie zabawy organizatorzy przygotowali smaczne potrawy upieczone na grillu i każdy uczestnik mógł nieco się posilić, aby sprostać dalszym emocjom i niespodziankom. A tych nie było końca. Po zmaganiach na świeżym powietrzu dzieci na chwilę przeniosły się do okręgielni, by tam spróbować swoich sił. A potem kolejna niespodzianka. Przyjechali do nas panowie strażacy z naszej komendy wałbrzyskiej, straży pożarnej.
Jak myślicie, do czego to płynie? Silnik samochodu jest w przodu. Tędy płynie woda. A tutaj podchodzimy do tej pompy, to pompa. I pompa z góry. I właśnie dzięki tej pompie możemy podawać wodę na takie odcinki, prawda? A jak już wszystkie dzieci ochłonęły po tak wielu atrakcjach, to przyszedł czas na drobne prezenty. Proszę. A pan do kolejki. Wszystko co piękne niestety nie trwa wiecznie i rozstania nadszedł czas. Następny dzień dziecka już za rok. Dwudziestosześciotygodniowy urlop rodzicielski oraz wydłużony do 6 tygodni dodatkowy urlop macierzyński to dwie najważniejsze zmiany, które obowiązują od 17 czerwca tego roku. Dzięki nim rodzice będą mogli pozostać w domu z dzieckiem przez rok od jego narodzin lub przysposobienia. Pierwsza zmiana polega na wydłużeniu urlopu macierzyńskiego z 4 tygodni do 6 w przypadku urodzenia jednego dziecka, bądź aż 8 w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. Druga nowość to urlop rodzicielski, którego nie było dotychczas. Jest to urlop przysługujący po wykorzystaniu tego podstawowego 20-tygodniowego urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego 6- bądź 8-tygodniowego dodatkowego urlopu macierzyńskiego. I ten urlop rodzicielski wynosi 26 tygodni. Z urlopu mogą skorzystać jednocześnie oboje rodzice dziecka. Ich łączny wymiar urlopu nie może przekroczyć jednak maksymalnego wymiaru, czyli 26 tygodni. Jest on udzielany na wniosek pracownika i powinien zostać złożony w terminie nie krótszym niż na 14 dni przed skorzystaniem z takiego urlopu. Nowe regulacje dotyczą osób, których dzieci urodziły się po 31 grudnia 2012 roku, bądź przyjęły na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia lub w szczególnych przypadkach do 10. Zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru, a za okres urlopu rodzicielskiego w wysokości 60% podstawy wymiaru. Jeśli jednak pracownica do 14 dni po urodzeniu dziecka poinformuje pracodawcę o tym, że bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim chce wykorzystać urlop rodzicielski, wówczas za cały ten okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego jest wypłacany zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru. Szczegółowe informacje na temat dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kontaktując się z konsultantem w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS. W siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej Podgórze odbyło się spotkanie połączone z prezentacją działań zrealizowanych przez Radę oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Podgórze w ubiegłym roku. 2012 rok obfitował w wiele wydarzeń, które z udziałem Stowarzyszenia oraz Rady Wspólnoty Samorządowej udało nam się zrealizować. Mieliśmy bardzo dużą grupę darczyńców, którzy można powiedzieć, że obficie nas obdzielali, nie tylko w pieniążki, ale i też w dary rzeczowe. Podczas spotkania wręczono okolicznościowe podziękowania wszystkim sponsorom i darczyńcom, którzy wsparli działania Rady w ubiegłym roku. Każdy daruje nam coś, co może. Chciałem także za ten pośrednictwem podziękować mieszkańcom Podzamca, którzy aktywnie dzwonią do nas, uczestniczą, dawając nam meble, sprzęt AGD, odzież. I my to właśnie wykorzystujemy, bo to dzięki Wam, mieszkańcy, my możemy działać. Przy RWS Podgórze powstał Klub Wiewiórka, do którego zgłosiło się ponad 50 dzieci, które zostały objęte stałą opieką stomatologiczną. Twardziele, którzy poszli do stomatologa, a w krótkim czasie udało się ponad 50 osób przekonać, że dentysta to nie jest wrogiem, otrzymało w nagrodę dyplomy od doktora Ząbka, pastę i szczoteczkę do zębów i dalszą motywację do uczestnictwa i do ochrony ząbków. W dzielnicy Podgórze w Radzie Wspólnoty Samorządowej działa również projekt Klasa na Medal. Takie samo wydarzenie miało miejsce w szkole specjalnej, którą w 2012 roku podpisaliśmy umowę z cyklu Klasa na Medal, druga edycja. Cała szkoła otrzymała i szczoteczki, i pasty do zębów. W finale otrzymają zwycięzcy okolicznościowe medale, puchar przechodni, chustę przechodnią, proporczyki,
800 zeszytów i 800 notesów to jest uzupełnienie oprócz słodycz i innych drobnych upominków, które udało nam się w przeciągu całego roku szkolnego wzbogacać zajęcia w tej szkole, stowarzyszeniu i Radzie Wspólnoty. Było to spotkanie takie jakby podziękowanie za rok 2012. 2013 oprócz naszych zadań, które wykonujemy systematycznie, mamy swoje zadania, chcemy znów kontynuować pomoc dla ubogich. Mamy taki mały projekt Daj przedmiotowi drugie życie. A więc meble czy odzież, to co już dla Was jest niepotrzebne, dla innych to jest wspaniałym darem. W tamtym roku, czyli w 2012 roku, również udało nam się zorganizować aż 3 Mikołaje. Jeden był w Radzie Wspólnoty, gdzie kilkadziesiąt dzieci bawiło się fantastycznie. Drugi, przystanek Świętego Mikołaja w Zamku Książ. I trzeci w Fundacji Tarkowskiej. Niezapomniane chwile, niektórym łezka się zakręciła, widząc uradowane dzieci, które czasami raz w roku dostają ten upominek. Wszystko to jest skierowane do osób, które są w potrzebie i oczekują tej potrzeby, stąd też ta wspomniana akcja Daj przedmiotowi życie, pod tym kryje się hasło, gdzie masz zbędne rzeczy, która nieprzydatna jest u Ciebie w domu, obdaruj drugiego, a jemu będzie służyła. Wśród zaproszonych gości był obecny wiceprezydent Wałbrzycha Zygmunt Nowaczyk, który jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Mieszkańców Podgórze. W swoim wystąpieniu podkreślił, że współpraca z Radą Wspólnoty Samorządowej Podgórze przynosi wymierne i dostrzegalne efekty. Brawa dla sponsorów. Wielkie ukłony, wielki szacunek. Cóż powiem, prosimy o jeszcze. Kilkanaście placówek edukacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej, domów samopomocy oraz instytucji publicznych wystąpiło na Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych. Dziewiąta edycja imprezy odbyła się tym razem w Galerii Handlowej Wiktoria. Patronat nad festiwalem objął prezydent miasta, marszałek województwa dolnośląskiego oraz minister edukacji Krystyna Szumilas. Tegoroczny festiwal jest w nieco odmiennej szacie, bo utkanej z serc właśnie waszych, moi drodzy, kochani. To wy tworzycie tą piękną otulinę ciepła, radości tegoż festiwalu. Za co już dziś serdecznie dziękuję, kłaniam się nisko i proszę o jeszcze. Głównym celem festiwalu jest integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem wałbrzyskim, przełamywanie barier w kontaktach międzyludzkich, dobra zabawa i rywalizacja. Impreza została podzielona na dwie części, które oceniane były przez jury konkursu. W pierwszym etapie zaprezentowały się szkoły i ośrodki specjalne, w tym placówki edukacyjne, domy samopomocy oraz warsztaty terapii zajęciowej. W drugiej części festiwalu goście mogli oglądać występy instytucji publicznych i organizacji samorządowych. Na scenie zaprezentowali się przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Integracyjnego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych oraz Związku Harcerstwa Polskiego. Zmiana wizerunku zewnętrznego, nowy serwis internetowy oraz dynamiczny wzrost liczby członków to cele, które wyznaczył sobie Sudecki Związek Pracodawców. Organizacja zyskała właśnie nowe logo, a w jej szeregi przystąpiła setna firma. Podczas konferencji prasowej przedstawiono również plany związku na najbliższy czas. W ciągu pół roku Sudeckiemu Związkowi Pracodawców udało się niemal podwoić liczbę swoich członków. Do organizacji zapisało się 46 nowych firm. Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się pozyskać tych członków. Dumni z tego, że to nie są tylko i wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa i małe, ale także średnie firmy. I liczymy na to, że mimo tego, że założenia nasze były, że 100 członków chcemy pozyskać do końca tego roku, zrobiliśmy to no, prawie dokładnie w półroczu, zamknęliśmy się. Liczymy na to i wiemy o tym, bo mamy takie deklaracje, że następni członkowie oczywiście chcą przystępować. Setnym podmiotem, który przystąpił do Sudeckiego Związku Pracodawców jest spółka Landl. Firma jest m.in. właścicielem zespołu pałacowo-hotelowego Jedlinka oraz organizatorem rekonstrukcji historycznych. Spółka inwestuje również w regionie oraz pozyskuje fundusze zewnętrzne. Pozyskujemy środki unijne, a tak jak wiemy,
tutaj mocnym naciskiem jest poprzez Związek Sudecki jest to, żeby uzyskiwać te środki, żeby je w sposób właściwy gospodarować i raz podpowiadać innym firmom, innym pracodawcom, jak w sposób właściwy i optymalny korzystać, żeby przyniosło to pozytywny efekt dla ogółu. Oprócz wzrostu liczby członków, związek postawił również na odświeżenie wizerunku organizacji. Podczas konferencji prasowej zaprezentowano nowe logo, które nawiązuje do nowoczesności i współpracy. Zapowiedziano także powstanie serwisu internetowego oraz organizację 6 spotkań konsultacyjno-informacyjnych. Działania są efektem pozyskania funduszy w ramach konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym organizacja zajęła 3 miejsce w kraju. Od 11 lat należy także do Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, z którą już 25 czerwca organizuje konferencję w Zamku Książ. Spotkanie adresowane jest do dolnośląskich pracodawców oraz administracji publicznej. W trakcie tej konferencji będziemy mówić przede wszystkim, jak efektywnie współpracować z przedstawicielami administracji publicznej, głównie z tymi urzędami, które odpowiadają za obsługę przedsiębiorstw, za wydawanie decyzji administracyjnych, za ocenę pewnych dokumentów. Chcemy również na tej konferencji zaprezentować taki najnowszy raport dotyczący przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku. I tutaj eksperci Konfederacji Lewiatan zaprezentują wyniki ostatnich badań dotyczących kondycji dolnośląskiej gospodarki. Związek na bieżąco opiniuje również założenia i projekty aktów prawnych, konsultuje dokumenty dotyczące funduszy strukturalnych oraz projekty uchwał jednostek samorządu lokalnego. Reprezentuje także pracodawców w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz innych organach powiatowych i dolnośląskich. Na tym kończymy podsumowanie tygodnia. Ja się z Państwem żegnam i tradycyjnie zapraszam na nowe już w poniedziałek. Do zobaczenia.